podobnie jak i lekcja na tę niedzielę, trzecią niedzielę po Zielonych Świątkach, opowiada nam o bezbrzeżnej, bezmiernej, nie mającej końca i kresu miłości Chrystusa dla nas, ogromnej miłości Bożej, jaką Chrystus nam okazuje. Ta przypowieść o owcach i o drachmach pokazuje nam, jak wiele jest w stanie, jak wiele chce uczynić Bóg dla naszego własnego zbawienia. Dla Żydów jadanie z grzesznikami było czymś, jakimś tam wielkim zgorszeniem. Oni mieli bardzo zewnętrzne, rytualne poczucie tego, co jest grzechem. Nie mieściło im się w głowie, że Chrystus, Syn Boży, może razem z grzesznikami, z jawną grzesznikami siedzieć przy jednym stole. Oczywiście nie jest to sytuacja całkiem zwykła. To nie znaczy, że Chrystus zawsze by tak postępował. On jest Bogiem, On zna serca grzeszników i można powiedzieć, to przesiadywanie przy jednym stole jest poniekąd czymś takim podobnym jak nasza spowiedź. Grzesznicy, którzy przychodzą do Niego, którzy siadają razem przy jednym stole, nie są ludźmi, którzy są zatwardziali w swoim grzechu. Oni są ludźmi, którzy zostali zagubieni. Chrystus przychodzi do nich jako Bóg zna serca ludzkie i nawraca je i daje swoją łaskę, daje przebaczenie i odkupienie. Tylko On może je dać, tylko On może dać odkupienie. Dlatego oczywiście nie możemy, tłumacząc się Ewangelią, zawsze i wszędzie przebywać z grzesznikami, bo byłoby to dla nas, nie byłoby to dla nas zbawienne, a byłoby powodem wielu zgorszeń, a być może okazji do grzechu. Dlatego trzeba się wystrzegać swojego towarzystwa, by nie stało się tak jak w tym polskim powiedzeniu, z kim przestajesz, takim się stajesz. Nie, trzeba się izolować, trzeba się ograniczać w miarę możliwości od złego świata, od wpływu ludzi, którzy nie są Boży. Ale są te momenty, w których są takie momenty, w których należy dawać świadectwo, należy nieść innym Chrystusa. Bo to jest zadanie, które Pan Jezus również i nam, każdemu z osobna, w jakiś sposób postawił. Zawsze byli apostołowie, którzy roznosili Ewangelię po całym świecie, którzy roznosili dobrą nowinę o zbawieniu, dobrą nowinę o miłości, jaką Chrystus miał do grzeszników, o tym, że jest odkupienie w Chrystusie, że przez Chrystusa przyszło na świat zbawienie ludzkości, ale byli też ludzie, którzy to miłosierdzie Boże rozprzestrzeniali, nie robiąc wielkich rzeczy, nie podróżując po kontynentach, nie ponosząc męczeńskiej śmierci. Byli ludzie, którzy poprzez wykonywanie swoich codziennych obowiązków, poprzez trudzenie się, poprzez znój codziennego życia, upodobniali się do Chrystusa i swoje wszystkie cierpienia życiowe współofiarowali razem z Chrystusem i w ten sposób to ich cierpienia, to ich trudy stawały się źródłem odkupienia dla nich samych i dla wszystkich innych osób. Z tym miłosierdziem Bożym, ogromną miłością Boga, z tym pięknym obrazem, w którym Chrystus jako dobry pasterz bierze na swoje ramiona zagubioną owieczkę, współgra znakomicie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które obchodziliśmy w ubiegły piątek. To nabożeństwo jest stosunkowo nowe w tej postaci, doskonale odpowiada miłości Bożej temu, co mówi Ewangelia. Historycznie rzecz biorąc, to dopiero XVII wiek i to druga jego połowa, kiedy Pan Jezus objawił się świętej Małgorzacie Marii Alacoque. To był rok 1675, w którym zażądał kultu swojego Najświętszego Serca, co było odpowiedzią na taką oziębłość, taka wśród katolików w owym czasie się bardzo już rozprzestrzeniła. Minęły czasy tej gorliwości po soborze trydenckim, minęły czasy kontrreformacji. W drugiej połowie XVII wieku to zaświadczenie i oziębłość były coraz większe, a z drugiej strony pojawił się jansenizm, który przez zbytni rygoryzm odstrasza serca wiernych od Najświętszego Serca Pana Jezusa, który zabiera ludziom zbawienie, nadzieję na zbawienie, na przebaczenie grzechów, co zresztą było, jest, można powiedzieć, taką szatańską pułapką.
Jeżeli grzesznik jest grzesznikiem, to powinien właśnie wtedy tym gorliwie z większą ufnością uciekać się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i prosić Go o przebaczenie swoich grzechów i prosić o przebaczenie. Drugim takim świętym, który rozprzestrzeniał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, również kult serca Najświętszej Marii Panny, był święty Jan Eudes, również we Francji. To jest też bardzo znamienne, które ułożyły formularze mszalne i publiczne na cześć tych dwóch świętych. U święty Małgorzaty Marii Alacoque jest bardziej taki uwypuklony aspekt polityczny kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas gdy u świętego Jana jest taki aspekt bardziej wewnętrzny, chrześcijański. Dlaczego polityczny? Ano dlatego, że Najświętsze Serce Pana Jezusa jego kult miał za zadanie nie tylko, by rozgorzała na nowo wiara w Chrystusa, by zagorzała duszy na nowo żarliwością Ewangelii, ale również, ażeby w przestrzeni publicznej, w państwach intronizowano Najświętsze Serce Pana Jezusa, tak jak to Pan Jezus żądał przez świętą Małgorzatę Marię Alacoque od króla Francji, jak wiemy, nie dokonał tego i efektem była straszliwa rewolucja francuska. Dlatego właśnie chociażby powstańcy Wandei, którzy walczyli z bezbożną masońską rewolucją, ateistyczną rewolucją francuską, przypinali sobie do ubrań kawałki materiału z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, dając tym sposobem świadectwo swojej wiary w triumf Najświętszego Serca Pana Jezusa, mając świadomość, że ich walka nie jest tylko walką polityczną o króla za króla, ale jest przede wszystkim walką za odwiecznego króla, za Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat również po to, żeby panować. Podobnie było i w Tyrolu, kiedy to katolicy Tyrolczycy sprzeciwiali się tyraństwu i tyrańskim rządom i atakowi Napoleona właśnie z Najświętszym Sercem Pana Jezusa na ustach. Andreas Hofer, przywódca powstańców tyrolskich, miał ogromne nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i w imię właśnie tego Najświętszego Serca Jezusa zwalczał już może nie rewolucję francuską, też rewolucję francuską i Napoleona, który ją zakonserwował. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa oczywiście nie od razu zatriumfował również w Kościele, to znaczy musiało minąć kilkadziesiąt lat, żeby Kościół roztropnie zbadał całą rzecz, zbadał wszystkie te objawienia, zbadał również to, jak należy propagować ten kult, bo nie każdy kult jest dobry. Wiemy, że wiele nabożeństw ulega często zepsuciu i domieszkom jakimś światowym czy wręcz diabelskim. Dopiero Klemens XIII w drugiej połowie XVIII wieku zatwierdził święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale tylko na ograniczonym obszarze. W Rzymie miała jedna z konfraternii ten przywilej, a drugim takim miejscem była oczywiście Polska, bo polski sejm wyprosił papieża w Rzymie, żeby w Polsce Najświętsze Serce Pana Jezusa, to święto było obchodzone, było propagowane. Można powiedzieć, jest to ogromny przywilej świadczący o ogromnej miłości Stolicy Apostolskiej do naszego kraju. Po rozwiązaniu jezuitów w 1773 roku wydawać by się mogło, że to nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa odpadnie, ponieważ to właśnie ojcowie jezuici byli najpierw najzagorzałymi przeciwnikami jansenizmu z jednej strony i z drugiej strony czcicielami i propagatorami kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, a tak się dawniej stało. Było wolą opatrzności Bożej, żeby to nabożeństwo właśnie poprzez kasatę zakonu jezuitów rozprzestrzeniło się po całym świecie katolickim, ponieważ jezuici, nie mając już zakonów, nie mając już klasztorów, rozeszli się po okręgu ziemskim i wszędzie, gdzie tylko się znaleźli, pokładali ufność na Najświętsze Serce Pana Jezusa i propagowali ten kult, dzięki czemu w opatrznościowy sposób, jak widzimy, Bóg wyciągnął z pozornego zła wielkie, wielkie dobro. Dopiero w XIX wieku ojciec święty Pius IX ustanowił dla całego Kościoła święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ustanowił
to święty jeszcze dosyć niskiej klasy. Dzięki temu na całym świecie rozprzestrzeniał się kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, który był antidotum na całe zło światowe, na oziębłość, liberalizm, socjalizm, na wszystkie te wpływy masońskie, pozytywistyczne, które się rozprzestrzeniały w XIX stuleciu. Papież Leon XIII również przyczynił się bardzo do rozpropagowania tego święta i rozkazał, żeby we wszystkich kościołach, przynajmniej parafialnych, w Dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiano tę modlitwę poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. My również ją odmawiamy, bo chociaż nie jesteśmy parafią, to jednak jest to oczywiście zakazane, a na pewno jest bardzo wskazane, jest bardzo dla nas wszystkich zbawienne. Ta wersja Leona XIII zawiera również modlitwy za muzułmanów i pogan, za Żydów. Ta wersja została zmieniona przez Jana 23 w roku tam 1961, co pokazuje bardzo wyraźnie, że Leon Kali miał już taką ekumeniczną, modernistyczne spojrzenie na kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak na, w ogóle na wiarę katolicką. Zatem nie możemy go pod żadnym względem uważać za katolicki autorytet, za katolickiego papieża. Następnym ojcem świętym, papieżem, który bardzo wiele dał temu kultowi, był oczywiście Pius XI, który podwyższył święto Najświętszego Serca Pana Jezusa do rangi pierwszej klasy, dał temu świętu również oktawę. Ta oktawa była co prawda zniesiona w 1955 roku, natomiast w mszałach nadal była ona drukowana, więc to jest taka dosyć ciekawa sprawa. Najświętsze Serce Pana Jezusa musi być dla nas przede wszystkim osobistą ucieczką, gdy nie ma już praktycznie wiele możliwości oddziaływania na cały świat, gdy nie ma możliwości, ażeby narody i państwa oddawały się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, żeby przynajmniej w sposób prawidłowy, bo na przykład ostatnio, kilka lat temu, Kolumbia odmówiła oddanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Myślę, że ten akt nie ma większego znaczenia, bo odbywało się w ramach modernizmu i przede wszystkim nie nastąpiło jakieś uzewnętrznienie tego oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w przepisach państwowych, w przepisach prawnych, więc jest to niejako martwe, tak jak wszystko w modernizmie jest po prostu martwe, bo nawet jeżeli są dobre inicjatywy, to są one w jakiś sposób poprzez kontekst unieważnione, poprzez strach modernistów przed prawdziwą intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pius XI powiązał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa z królewską godnością naszego Pana. To jest papież, który z jednej strony propagował kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, a z drugiej strony ogłosił swoją encyklikę Quas Primas, którą ustanawiał święto Chrystusa Króla. I ta intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to jest na pewno to, czego Chrystus żąda od nas, żebyśmy byli Jego żołnierzami, żołnierzami Najświętszego Serca Pana Jezusa, żebyśmy walczyli i żebyśmy poprzez zjednoczenie się z krzyżem Chrystusa, z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, jak najdoskonalej wypełniali wszystko to, co Bóg od nas, czego Bóg od nas żąda. Najświętsze Serce Pana Jezusa było utworzone w łonie Najświętszej Marii Panny i dlatego kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest ściśle powiązany z kultem Niepokalanego Serca Marii, Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Dlatego nie można tych dwóch kultów, tych dwóch nabożeństw absolutnie rozdzielać. Poprzez Niepokalane Serce Marii, poprzez tę najkrótszą drogę do Zbawiciela, do Chrystusa, chcielibyśmy poprzez kult Niepokalanego Serca chcielibyśmy wypraszać sobie wszelkie łaski u tronu Najwyższego, wszelkie łaski, które Najświętsze Serce Pana Jezusa chcę nam dać. W imię Ojca i Syna, Tego Świętego. Najświętsze Serce Pana Jezusa. Niepokalane Serce Marii.